Była tutaj mowa o wspólnym programie. Czy w związku z tym razem idą Państwo do wyborów samorządowych w Grudziądzu? To, że wspólnie tworzymy od prawie kilku lat, w zasadzie prawie całą kadencję razem klub, czyli Prawo i Sprawiedliwość Jurzia Grudziądza, jest to pewnym świadectwem tej dobrej współpracy, która pewnie zaowocuje wspólnym pójściem do wyborów samorządowych. Oczywiście Luka Grudziądza artykułuje pewne tutaj tezy programowe, które mogą być przedmiotem utworzenia tej części wspólnej. Dlatego też w kontekście pewnej takiej współpracy już bliżej wyborów mamy nadzieję, że uda nam się także wybrać wspólnego kandydata na prezydenta. Właśnie tu powstaje pytanie, kto to będzie? Czy to będzie kandydat z Prawa i Sprawiedliwości, czy z Ruchu dla Grudziądza? Bo ambicje na pewno mają zapewne kandydaci z tej i z tej strony. Co do ambicji nie chciałbym się wypowiadać. Oczywiście potencjalnych kandydatów na pewno jest wielu, aczkolwiek musi być wspólny... Co najmniej dwóch. To musi być wspólny kandydat. To jest rzecz najważniejsza i wydaje mi się, że tutaj uda się uzyskać konsensus. Czy porozumieli się Państwo już w sprawie wspólnych list w Grudziądzu, w nadchodzących wyborach samorządowych? Oczywiście rozmowy trwają, dotyczące głównie szczegółów, natomiast proszę być, panie redaktorze, spokojnym. Prawica grudziądzka, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość i Ruch dla Grudziądza, wystartują w wyborach razem i uzyskają bardzo dobry wynik. Między nami nie ma również istotnych różnic programowych, w związku z tym przygotowując program dla miasta, ten, który będzie realizowany przez, jestem o tym przekonany, zwycięską prawicę grudziądzką. To będzie program wspólny, będziemy go budowali razem w oparciu o ogólnokrajowy program gospodarczy i społeczny Prawa i Sprawiedliwości. Grudziądz, piękne miasto, zasługuje na dobrą, mądrą i słuchającą obywateli władzę. Jak sytuacja tutaj z wyborami prezydenckimi? No bo są co najmniej dwie osoby z ambicjami wystartowania w tych wyborach. Do wyborów mamy jeszcze szczęśliwie trochę czasu. Będzie to najmocniejszy z możliwych kandydat, wspólny kandydat. Tu nic nas nie podzieli. Tej głupoty, która miała miejsce kilka lat temu w poprzedniej kampanii, już tu nie będzie. Więc proszę być o to spokojnym. Wyciągamy wnioski również z historii.